Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, a przed nami japońska maszyna, jaką jest Fujigen Boundary Iliad w wykończeniu Sherry Sunburst. Prosta konstrukcja, typowy telecasterowy korpus, jest to korpus wykonany z lipy, piękny gryfik, wykonany z bardzo ładnego, bardzo takiego zbitego klonu i podstrunica również jest naklejona klonowa na ten gryfik. Bardzo fajnie to wygląda, przez moment myślałem, że to jest jeden kawałek klonu. Gryf akurat jest wykończony w satynie, więc dla mnie na plus. 22 progi medium, klucze Gotoha w stylistyce vintage, czyli strunkę pakujemy od wewnątrz. Co ta gitara ma jeszcze ciekawego? Bardzo dobrze działające przetworniki. Są to przetworniki Fujigena, ale naprawdę świetnie się odzywają. Typowy most, klasyka z 6 niezależnymi siodełkami na struny. Potencjometr głośności, potencjometr tonów. Sprawdzę, czy nie ma tu żadnych dodatkowych rozpinania cewek, czy innych takich bajerów. Nie ma. Trójpozycyjny przełącznik. Ale co ma ta gitara? Ma system CFS. Z tego, co ja doczytałem, to chodzi o to, że progi są tak spiłowywane, by struna, kiedy dotyka próg, tworzyła idealnie kąt 90 stopni. Czyli by struna miała jak najlepszy kontakt z progiem, co ma zapewnić idealne strojenie, wybrzmiewanie instrumentu itd., itd. Jak jest w rzeczywistości? Ciężko ocenić, bo dla mnie wszystkie gitary brzmią zazwyczaj dobrze, jeżeli są nastrojone i mają ustawioną dobrze menzurę, ale jeżeli takie rozwiązanie jest w gitarze, to jestem jak najbardziej na tak, dlatego że od dobrego stroju głowa nie boli. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Link do produktu macie pod spodem. Również pod spodem macie cały łańcuch, jak gitara została nagrywana. Jeżeli Was to interesuje, to sprawdźcie sobie tam na dole. Ja się wstępnie z Wami żegnam, bo niebawem zobaczymy się w kolejnych odcinkach oczywiście. Posłuchajmy, jak brzmi ten instrument. Trzymajcie się. Cześć. We'll be right back.